Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Zobaczcie na to, jesteście tu po to, żeby dowiedzieć się, jak w Forzie driftować. I pewnie zastanawiacie się, jak on to robi, zwłaszcza jak kupiliście sobie dopiero co kierownicę. No bo na padzie przecież driftowaliście super, no nie? Jak ten chłop to robi, że on tak lata? Co on robi? Przecież to nie da się tutaj tego samochodu wyczuć w ogóle. Zwłaszcza takiego zonka pewnie mają osoby, które nawet driftowały trochę w Assetto Corsie i tak przeszły sobie do tej gry i mają takie: what the fuck, tutaj się nie da driftować, jakoś tak do dupy jest, nie? I wiesz, często nawet się nie przyznają, że w tej grze driftowali, no przecież Assetto Corsa najtrudniejsza gra do driftu. A driftuje się tam intuicyjnie, a tutaj totalnie nie da się tego samochodu wyczuć, no nie? O co tutaj chodzi? Jak to się dzieje? No niestety, Forza Horizon 4 jest nieintuicyjna, jeśli chodzi o drifting, dlatego często na nagraniach albo, nie wiem, na live'ach widzicie, że ludzie driftują na tej kamerze zewnętrznej. Na tej kamerze wewnętrznej, albo na masce, albo na tym kokpicie, to driftują już takie osoby, które bardzo dużo godzin spędziły w drifcie w tej grze i wiedzą, co się z samochodem dzieje i wiedzą mniej więcej, jak ten force feedback przekazuje ci informacje na ręce. Generalnie nauczenie się dobrze driftować w Forzie Horizon 4 na kierownicy jest bardzo trudne. Na padzie driftuje się no prawie samo, tak? Ktoś, kto odpali dopiero grę, od razu driftuje, bo generalnie te samochody są takie driftujące. Ale na kierownicy jest to ciężkie i bardzo dużo czasu zajmuje, zanim się nauczysz te samochody odpowiednio kontrolować. Przy okazji nauczysz się kilku takich nawyków, które są wręcz szkodliwe w driftingu w jakichś tam innych symulatorach, czego później trzeba się z powrotem oduczyć. Także Forza jest taka specyficzna do driftu, jak się w niej nauczysz driftować, to prawdopodobnie w innych grach no będziesz driftował po prostu bardzo słabo. Nie, jak od Forzy zaczniesz. Przynajmniej w moim przypadku tak było, to była pierwsza gra, w której ja się nauczyłem driftować, w której ja się uczyłem driftować i no nie jest to proste, także się nie zrażajcie, mówię wam to tylko po to, żebyście się nie zrażali i nie mówili, że ta gra jest jakaś do dupy, że w niej się nie da, bo da się driftować, tylko ona jest specyficzna, no i do niej trzeba odpowiedniego podejścia. No i teraz pewnie większość osób zastanawia się, jakie ustawienie, jak sobie tę grę ustawić. Ustawienia są dość istotne dla początkujących, więc sobie oczywiście w nie wejdziemy, pokażę wam co i jak, czekaj, bo tu nie wiem, który... O, mamy. Więc tak, włączacie sobie i wibracje, tutaj martwe strefy, to sobie ustawiacie tak jak chcecie. Ja tylko sobie, o, ustawię martwą strefę na hamulec, bo czasami jak lekko go tylko dotknę, to już mi się ten hamulec załącza, tego bym nie chciał. Ja sobie te ustawienia tutaj zresetowałem do prawie, że domyślnych, żebyśmy sobie razem to zrobili. I tak, idziemy na force feedback. Tutaj w zależności od tego, na jakiej kierownicy gracie, jak sobie ustawicie to w Windowsie, to inaczej to wygląda. Ja wam pokazuję tylko ustawienia w grze, jak to tutaj działa. Wiem, że na G29 ustawia się centrującą sprężynę na 200 tutaj, żeby lepiej czuć coś, chociaż ja grałem na tej kierownicy i nie dało mi to żadnego, nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Tutaj damper ustawiamy sobie gdzieś w okolicy tylu. Damper jest generalnie, to jest taki opór na kierownicy, taki stały opór na kierownicy, tak jak wsiądziecie do samochodu, będziecie chcieli w miejscu kręcić kierownicą, no to będzie wam ciężko, no nie? I to jest mniej więcej ten damper, że to jest taki stały opór na kierownicy i to jest potrzebne też, bo czasami jak sobie na przykład jedziemy samochodem i chcemy dohamować, widzicie, ta kierownica troszeczkę mi na boki chodzi. I gdybym ten damper miał za słaby, za słabo ustawiony, to ona by mi bardzo oscylowała na lewo i prawo, więc warto sobie to ustawić. Kierownicą się troszeczkę gorzej kręci, ale w drifcie to nie przeszkadza. Idziemy sobie dalej do tych ustawień. To sobie ustawiliśmy. Podsterowność, minimum force. Ja to zostawiam zawsze standardowe. Nie wiem, o co w tym chodzi do końca, więc zostawiam to tak jak jest, nie robi to dla mnie dużej różnicy. Natomiast bardzo ważne ustawienie jest tutaj. Na standardowych ustawieniach na kierownicy ono jest ustawione na 50.
I to oznacza, że ruch kierownicy teraz jest jakby zsynchronizowany z kołami, jakby. Te koła obracają się też niezależnie od tego, jak ten samochód skręca czasami. Można sobie to zauważyć, jak na przykład stoimy w miejscu i mocno skręcamy kołami na lewo i prawo, a jedziemy bardzo powoli do przodu, to wtedy zobaczycie, że te koła nie do końca są zsynchronizowane z kierunkiem jazdy. Tak to tutaj wygląda. Czułość sterowania to jest nic innego jak zmniejszenie kątu obrotu jakby naszej kierownicy, chociaż nie do końca, bo no, generalnie można to tak traktować. I dla osób, które zaczynają driftować w Fordzie Horizon 4, polecam, żebyście sobie ustawili czułość sterowania na 90, bo wtedy nie będziecie musieli dużo obrotów na tej kierownicy zrobić, żeby wykontrować samochód, a na początku kontrolować jest ciężko, bo nie czujesz tego samochodu totalnie. Ja sobie ustawiam tak na 60, jak mam zły dzień, to ustawiam na 70, żeby było mi trochę łatwiej wykontrolować, ale 90 to myślę, że ktoś, kto nigdy nie driftował w Fordzie Horizon, powinien sobie od tego zacząć, żeby wiedzieć, o co chodzi. Dlaczego? Dlatego, że no tak jak mówiłem, tutaj samochody bardzo kiepsko się czuje podczas driftu. W normalnych grach driftowych, nie wiem, nawet w Car X, Drift Racing Online, samochód, kierownica sama ci kontruje tak jak powinna podczas driftu. W Assetto Corsie kierownica sama driftuje tak jak, znaczy kontruje tak jak powinna kontrować, tak? Tutaj musisz sam wymyślić sobie, jak ta kierownica ma wykontrować. Ona trochę się obraca tak jak powinna, ale nie do końca, i ty sam musisz tą ręką tutaj pomachać, żeby to jakoś tak działało. I no mówię, nie zrażajcie się, zajmuje to dużo czasu, zanim się to wyczuje, ale potem może naprawdę sobie fajnie latać. Jak ja teraz wziąłem jakiś mój stary samochód w ogóle do driftu, ja nim chyba jeszcze na padzie latałem. Ale ten samochód jest bardzo dobry do latanka. Praktycznie każde auto prowadzi się tutaj inaczej i każdym autem inaczej się też driftuje, także miejcie to na uwadze. Do tuningu samochodu zaraz sobie dojdziemy, też wam pokażę, w jaki sposób się to robi, żeby latanko było właściwe. No i teraz właśnie pogadamy sobie o tej kamerze zewnętrznej. Wy musicie mniej więcej obserwować, jak ten samochód jest ustawiony na drodze, żeby ogarnąć, jak macie kontrolować. Bardzo kiepsko driftuje się na tej kamerze wewnętrznej, zwłaszcza na początku, dla kogoś początkującego jest to trudne, niezrozumiałe, nieintuicyjne, i polecam wam zacząć sobie od tej kamery zewnętrznej, żeby w ogóle jako tako latać. Ta kamera wewnętrzna jest przeznaczona raczej dla kogoś takiego już, kto dobrze lata na tej kamerze zewnętrznej i obczaja, w jaki sposób samochody się tutaj zachowują, albo jego konkretnie jedna fura driftowa. No i właśnie, a propos fury driftowej, to też wam polecam sobie jeden samochód stuningować i jednym samochodem cały czas jeździć, i najlepiej jeśli będzie to jakiś japoński samochód. Możecie sobie zacząć nawet od 350, jak chcecie. Ja wam zaraz pokażę jej ustawienia, żebyście mogli sobie jako tako zacząć. Tym samochodem bardzo fajnie się lata, praktycznie z każdego kąta możemy się wydostać, wykontrować, także nie ma z tym problemu. Chwilę sobie nim pojeździmy i pokażę wam za moment ustawienia tuningowe do driftu typowo pod ten samochód. Właściwie moim teraz takim ulubionym jest BMW chyba M6, stuningowane pod drift. Ale tym też się da i myślę, że dosyć łatwo go skonfigurować i się nim nauczyć. Oj, wylecę chyba. No tutaj nie poszło tak fajnie. Chciałem tak ładnie wziąć ten łuk delikatnie i nie pykło. Nie udało się zmieścić tutaj. Tutaj jest tak dość wąsko. Przydałoby się więcej zakrętów tutaj na tej wąskiej drodze. Przejdzie tu się tutaj.
No, no, hamuj, hamuj. No i dobra, trochę sobie tam polataliśmy, trochę sobie pojeździliśmy. Najlepiej sobie zacznijcie w ogóle latać, wiecie gdzie? Zacznijcie sobie latać w mieście na początku, ale do tego za moment przejdziemy, bo musimy najpierw przejść do warsztatu tuningowego i pokażę wam, jak tam sytuacja wygląda, co trzeba z samochodem zrobić, żeby sobie go przygotować do driftu, bo jak pobierzecie sobie konfigurację driftową, no to nie wiesz, czy ktoś, kto robił tę konfigurację, driftuje sobie na padzie, ustawił tylko, wiesz, wysoką moc i w dupie wszystko i za każdym razem będzie i tak driftował, no nie? Bo przecież może sobie skręcać tą kierownicą, jak mu się podoba i wiesz. I zawsze ten drift jako tako będzie mu wychodził, no nie? Rozbiłem się, to chodźmy do garażu. Wchodzimy sobie w tuning, tutaj akurat mam bodykit do tego samochodu założony, tylko nie ten tuning co tutaj, tylko bodykit sobie założyłem tak oddzielnie. Bodykit faktycznie wpływa trochę na prowadzenie samochodu tutaj w tej grze. I musicie mieć to na uwadze, że na przykład bez bodykitu wam się driftowało fajnie, a z bodykitem będzie wam się driftować źle, więc lepiej stuningować sobie, zacząć sobie od tego bodykitu i próbować sobie driftować z bodykitem, żeby zobaczyć, czy po prostu trenować po prostu w tym samochodzie jak najdłużej. No dobra, no to idziemy do tuningu i tutaj od razu wam mówię, że nie ma co przesadzać z mocą. Poinstalujcie sobie tutaj jakieś części, ale unikajcie tego, żeby charakterystyka tej mocy nie była jakoś mocno przesadzona. Czyli żebyśmy nie mieli takiego ekstremum nagle, że od nie wiem 4000 obrotów mamy nagle wielki skok, nie? Bo mieliśmy turbo laga od niskich obrotów i przy 3500 obrotów mamy nagle taki wielki skok do ładowania i... No nie możecie czegoś takiego zrobić, bo wtedy jak będziecie w drifcie i samochód nagle dostanie skoku mocy, to będziecie przestorowywać praktycznie za każdym razem i tego raczej unikajcie. Dodajcie sobie tam trochę mocy, ale bez przesady, tak około 600-700 koni mechanicznych. To jest w sam raz, żeby sobie latać na spokojnie, natomiast 900, 1000 i więcej koni mechanicznych to jest za dużo. No i oni, oczywiście unikajcie tuningów z napędem na 4 koła, jeśli chcecie się nauczyć driftować na kierownicy. Napęd na 4 koła w Fordzie Horizon 4 dla kierownic to jest padaka, nie da się. Jest bardzo ciężko driftować z napędem na 4 koła. Jest to dziwne, jeszcze bardziej niż driftowanie z napędem na tył. No ale chodźmy sobie dalej, instalujcie sobie te wszystkie tutaj części zawieszenia. Udajcie sobie oczywiście bardzo ważna rzecz, czyli zawieszenie driftowe. Dajecie sobie stabilizatory, wszystkie rzeczy tutaj kupujecie. Klatkę bezpieczeństwa to według tam preferencji może być, nie musi jej być. Dajecie sobie redukcję wagi i oczywiście sprzęgło, oczywiście skrzynię biegów. Dajecie sobie dyferencjał wyścigowy. Przechodzicie do opon i tutaj z oponami sytuacja wygląda różnie, bo niektóre samochody będą lepiej driftować, jeśli będziemy mieli opony standardowe, a niektóre będą lepiej driftować, jeśli będziemy mieli jakieś tam opony wyścigowe i one generalnie różnią się przyczepnością. Jeden samochód na przykład cięższy będzie lepiej driftował na standardowych oponach, bo no co, cięższy dociąża mocniej i standardowe opony, no będzie się na nich lepiej ślizgał niż na jakichś tam z lepszą przyczepnością. Natomiast tutaj taki, o, jak ten samochód jest bardzo lekki, no to tutaj trzeba trochę lepsze opony dać, żeby ta trakcja jako taka była, żebyśmy mieli kontrolę nad samochodem podczas driftu. Więc ja sobie dałem tutaj takie opony. Szerokość opon z przodu dajemy trochę szersze, z tyłu dajemy trochę węższe. To są moje przykładowe ustawienia dla tego samochodu. Też można by było na przykład zrobić trochę lepsze ustawienia dla tego samochodu, a dla waszego wybranego samochodu te ustawienia mogą być inne. Natomiast unikajcie, unikajcie instalowania z tyłu szerokiego kapcia, bo będzie wam ciężko samochód utrzymać w ślizgu. Ja sobie tutaj, jak widzę, że samochód na przykład za często przestorowuje, to daję albo lepsze opony, albo daję trochę szersze opony z tyłu, a na przykład standardowe, nie wyścigowe, tylko jakieś tam zwykłe opony, no nie? I staram się poszerzać tam z tyłu po prostu tego kapcia. W
Felgi to tutaj nie ma znaczenia, możecie dać nawet jakieś super ciężkie felgi, jakieś tam super lekkie, jakie chcecie. Możecie dobrać je po prostu pod wygląd samochodu. Wielkość felgi też nie ma tutaj większego znaczenia. To jest generalnie waga, im większa felga, tym więcej samochód będzie ważył cały, no nie? Tutaj to nie ma znaczenia. O spoilerowanie, ja nie robię tutaj jakiegoś docisku, nie bawię się w te rzeczy podczas gdy tuninguję samochód pod drift. A jak chcecie się tym pobawić, to proszę bardzo, moim zdaniem nie jest to jakoś specjalnie potrzebne do driftu. No i tutaj są jeszcze swapy, mówiłem wam o tych turbosprężarkach, ja sobie dałem tutaj jakieś doładowanie, które nie robi takich hardkorowej charakterystyki, jak na przykład takie turbosprężarki, jak macie dwa ślimaki, to widzicie, że macie 1000 obrotów i przy 1500 obrotów załączają nam się te turbosprężarki i one potrafią naprawdę zdestabilizować furę. Więc jeśli chcecie sobie jakoś tam spokojnie driftować, zróbcie sobie tą charakterystykę taką bardziej gładką i wtedy autko będzie dużo bardziej stabilniejsze do tego driftu. No dobrze, no to jest tak naprawdę nic, co żeśmy tu zrobili, bo najważniejsze jest dostosowanie samochodu w tych opcjach tuningu. Co tam musimy zrobić? Już wam pokazuję, jak to wygląda. Wchodzimy sobie w tuning i tutaj nam zależy na tym, żeby przednie opony były jak najbardziej przyczepne, tylne, żeby łatwo zdzierały, no nie? Więc sobie robimy ustawienie, tutaj w Fordzie najlepiej działa wśród drifterów coś takiego, że mamy z przodu niskie ciśnienie, z tyłu mamy nieco wyższe. I ustawienie biegów to też według preferencji, jak na przykład będziecie chcieli więcej driftować na trójce, a będziecie mieli za krótką trójkę, to sobie trochę tam te biegi wydłużacie, albo możecie sobie je skrócić, jeśli widzicie, że samochód na przykład muli się za bardzo na, nie wiem, czwórce czy coś, no nie? Tutaj negatyw, możecie sobie to też, to jest dość istotne, jak ustawicie sobie ten negatyw. Jak ustawicie za duży negatyw z tyłu, to samochód nie będzie chciał tak chętnie wchodzić w ten drift, a z kolei jak dacie sobie, znaczy to nie jest aż tak bardzo istotne, jak tutaj zrobicie to ustawienie. Negatywy niezbyt mają wpływ w Fordzie tak naprawdę na prowadzenie w drifcie. Mają wpływ na prowadzenie generalnie samochodu, na skręcanie, tak, ale w drifcie nie ma to aż tak dużego znaczenia, jakby się wydawało w tej grze, naprawdę. No, możecie sobie zrobić takie ustawienie dla świętego spokoju, i myślę, że to jest dobre ustawienie, ale nie ma aż tak ogromny, ma wpływ, ale nie jakiś tam ogromny. No i tutaj dajecie sobie na 7 stopni, to jest chyba wyprzedzenie stworzenia w zwrotnicy, coś takiego, nie wiem jak to się, czy dobrze mówię, czy niedobrze. Ustawiacie sobie stabilizatory dosyć sztywno, żeby samochód był responsywny. Usztywniacie sobie samochód, możecie go trochę glebnąć, tak jak ja tutaj zrobiłem. Tutaj też dajecie wszystko na sztywno, widzieliście jak byłem przy zamku, że samochód mi tak dziwnie podskoczył, gdy wjechałem na jakiś mały wybój, tak, to znaczy, że auto jest dość sztywne. Tutaj mamy docisk aerodynamiczny, możemy go zmniejszyć, to nie ma dużego tutaj znaczenia. No i bardzo ważna rzecz, ustawiamy hamulec przedni naprzód. Jak widzicie, tutaj mamy front i rear, nie, czyli tył i przód, czyli przód i tył, o. Czyli tutaj mamy przód i tutaj mamy tył. Ja na początku myślałem, że jak przejadę sobie tym suwakiem w tę stronę, to sobie ustawię hamulec bardziej na przód, no nie? Ale w prawdziwości jest tak, że jak ustawimy sobie tak ustawienie, no to mamy ustawienie teraz, że przód hamuje w 90%, a tył tylko w 10%. Można też ustawić sobie, że całkowicie wyłączymy tył z hamowania i wtedy jak wciśniemy hamulec nożny i gaz do końca, to będziemy mielić w miejscu po prostu kapcia, będziemy palić kapcia, możemy też taki sobie trik zrobić. Problem jest tylko taki, że ciężko się dohamowywuje przed zakrętami, jak chcemy gdzieś tam dohamować, żeby zmniejszyć prędkość, no to jest bardzo ciężko zmniejszyć tą prędkość, po prostu jak mamy hamulec zmniejszony, wyłączony całkowicie z tyłu, no nie? Więc warto sobie gdzieś tutaj oscylować w okolicy tych
kilkunastu procent, żeby ustawić sobie ten hamulec, żeby z tyłu też coś tam hamowało, żebyśmy mogli dohamować przed zakrętem, mieć odpowiednią prędkość, no nie? Więc ustawcie sobie gdzieś tam 15%, 10%, zależy jak tam sobie już potrenujecie i sobie popatrzycie, co wam bardziej pasuje. Możecie generalnie też kopiować te moje ustawienia, ja na początku tak robiłem i testowałem, co jest dobre dla mnie. Te ustawienia to są takie ustawienia, na których się uczyłem driftować, nie są jakieś tam przesadzone ustawienia samochodu i możecie sobie z nich jak najbardziej korzystać, a jak sobie zrobicie później, jak będziecie się uczyć driftować, to już od was zależy. No i tutaj mamy acceleration i deceleration, to jest ustawienie dyferencjału, jak mamy ustawione na 100%, to ten dyferencjał jest zablokowany, co jest nam potrzebne do driftowania. Jak mamy ustawione poniżej 100%, no to ten dyferencjał nam się odblokowuje. I teraz mamy przyspieszenie, czyli jak dodajemy gazu, to dyferencjał jest zablokowany, a jak puszczamy gaz, to ten dyferencjał jakby się odblokowuje. Wtedy te koła mogą kręcić się, tylne koła mogą kręcić się z różnymi prędkościami, na przykład jak pokonujemy jakiś, nie wiem, bóg, tak? Nie blokuje się w Forzie Horizon całkowicie dyferencjału na przyspieszenie i na zwolnienie, dlatego że czasami potrzebujemy wyjść z driftu i gdy puszczamy gaz i naciskamy na przykład sprzęgło, to możemy łatwo sobie samochód wyprostować, wychodząc z zakrętu. I to jest dość potrzebne, żebyśmy sobie ustawili tutaj na 70-50%, coś koło tego, no nie? Ja sobie takie mam ustawienia i driftuje mi się fajnie. To jest bardzo ważne, żeby te ustawienia zrobić do każdego samochodu. I do każdego samochodu możecie nawet kopiować do każdego samochodu te ustawienia i generalnie samochód będzie driftował dość dobrze, prawie każdy, z tym że no musi mieć napęd na tył i musi mieć silnik przodu. Jak ma silnik montowany centralnie, no to wtedy to może nie wyglądać za dobrze, no. Będzie się po prostu driftować do dupy, tak? Moim takim faworytem, jeśli chodzi o drifting teraz, jest BMW M6, bardzo dużo driftuję tym samochodem, chociaż od tego Nissana zaczynałem. W Forzie Horizon 4 ponadto jest tak, że im większy samochód, tym gładsze drifty, tym łatwiej się driftuje, więc nawet limuzyną da się tutaj driftować, nawet jakimś tam Mercedesem, jakąś limuzyną da się driftować. I warto wziąć sobie jakiś dłuższy, większy samochód, bo okazuje się, że nim jest po prostu łatwiej, jest bardziej stabilny ten drift, wiecie? Ja dlatego lubię sobie tą BMW-kę, ten Nissan 350Z jest fajny, ale on jest taki mniej stabilny niż ta BMW-ka, zdecydowanie. Więc ja preferuję sobie BMW robić takie ładne łuki, nie? Jest trochę taka jakby dłuższa ta BMW-ka, ma taką wystającą dupę. Jest mi łatwiej ją utrzymać w drifcie niż tamtego Nissanka. Nie wiem czemu, no tak po prostu mam. A jak wy się nauczycie, no to już wasza sprawa. Miejcie tylko na uwadze to, że ja w czwórce driftuję na kierownicy już od 2 lat. I dość dużo driftowałem tutaj, dość dużo się uczyłem i bardzo dużo się wkurzałem na to, że mi nie wychodzi na początku. Nagrywałem jakieś filmy z nauki, wiesz, driftowania i ludzie się ze mnie śmieli, że nie potrafię driftować, jak dopiero kierownicę sobie kupiłem. Nie przejmujcie się tymi opiniami, no będą ludzie, którzy, wiesz, będą ci czegoś może zazdrościć albo będą chcieli może też podriftować na kierownicę, a nie będą mieli kierownicy. Nie przejmuj się tymi opiniami, no. Staraj się po prostu uczyć, aż w końcu się nauczysz. W końcu dojdziesz do takiego momentu, że o kurczę, wyszedł mi fajny ślizg, wyszedł mi jeden fajny ślizg, potem drugi, potem trzeci, potem czwarty, potem dziesiąty. I nasz mózg uczy się jakoś w taki dziwny sposób, że jednego dnia na przykład nie wychodzą ci drifty totalnie, ale coś tam podriftowałeś, coś tam próbowałeś wyczuć ten samochód. I następnego dnia wstajesz i już widzisz, że więcej ci wychodzi, no nie? Po prostu nasz mózg uczy się w taki sposób, że to co podczas dnia przeżyłeś, to on stara się jakby to przyswoić, no nie? I stara się zrozumieć przez noc, podczas gdy ty śpisz, stara się jakby tego nauczyć lepiej. Więc driftujcie sobie codziennie, próbujcie sobie codziennie driftować, nie wiem, po godzince. Może pół godzinki, zmęczcie się przy tym. Tak? Podenerwujcie może nawet. I potem wróćcie następnego dnia z dobrym nastawieniem i próbujcie sobie dalej driftować. I tak cały czas
aż w końcu jak coś tam będzie wychodzić, no prędzej czy później. Nasze mózgi działają właśnie w taki sposób, że się uczą przez noc. Jak dobrze śpicie, to się nauczycie. Kurde, jaka z tego filozofia się zrobiła, z tego driftowania, no nie? Aż ty mały dziadu. No i po takich, jak już się nauczysz mniej więcej, wyczujesz o co tutaj chodzi, to bardzo fajnie się driftuje w Fordzie Horizon 4. Przyjemnie, aczkolwiek dziwnie. I dalej nawet po dłuższym czasie, jak już polatasz w tej grze i nauczysz się w miarę jakoś tam śmigać, nawet po jakimś tam czasie będziesz robił błędy. I to jest normalne, no taka jest ta gra, ona niezbyt dobrze przekazuje efekty force feedbacku na kierownicę. Tak, jak grasz sobie w Kalix Drift Racing, nawet na widoku z kokpitu, od razu masz wszystko wyczute, jakby to jest naturalne, no nie? Co się dzieje z samochodem, tak ci się ta kierownica ustawia. Tutaj, niezależnie od tego, czy widzisz tą kierownicę, że się obraca tylko o tyle stopni, czy jej nie widzisz, force feedback nie jest tutaj taki oczywisty. I mam nadzieję, że właśnie w piątce to zostanie poprawione. Jeszcze driftu tam nie próbowałem. Za mało dohamowałem, ale bałem się, że się odwrócę w drugą stronę. Widzicie, tutaj driftowanie, no może jakbym podriftował więcej na kamerze z maski, to by mi na przykład szło lepiej, no nie? Ale dla mnie jest to nieprzyjemne, nieintuicyjne. I zdecydowanie wolę tą kamerę zewnętrzną. No i to tyle, chyba wszystko wam opowiedziałem, co wiem o drifcie w Fordzie Horizon 4. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądać w Fordzie Horizon 5, jeśli chodzi o driftowanie. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Korzystajcie, bierzcie jak swoje i nie zrażajcie się, jak wam nie będzie wychodzić. Trzymajcie się, na razie, hejas!